Cześć, tu Big Bear, witam w rajdziku na bazę gracza Sejalu. Rajdzik o tyle fajny, że w sumie wszystko tam jest. Jak widzicie, to ja nawet bez gaci tam biegnę na ten rajdzik, bo nie miałem takich poszarpanych gaci, więc założyłem to, co miałem. Jest tam się w co ubrać na tym rajdziku, jest tam trochę broni, jest tam trochę metalu, a i nawet jakieś paliwo się znajdzie. Taki obiecujący rajdzik, jak za koszt jednego C4, jak najbardziej sympatyczny. Zobaczmy, czy faktycznie tak wygląda, jak się zapowiada. No i jesteśmy. Ja standardowo zapomniałem butelek, ale to już chyba norma u mnie. Dlatego po triku samobójcy sobie te butelki wezmę, bo gość ma tutaj pełniusieńki bak, dlatego na pewno się do niego zatankuję. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Z tego co pamiętam, z tego co wliczyłem, jak dobrze to wliczyłem, to powinno się zgadzać. Widziałem, że po niektórzy wchodzili też inną stroną, też można i tędy, no, jak tam kto woli. Grunt, żebyśmy bili właściwe ściany, a nie tak jak ja przed chwileczką. Ale już zaraz wchodzimy tutaj do środka, także nie powinno być źle. A jeszcze się jeden zapołęta. No i tak. Wygląda to tak, jak wyglądać miało. Z tym, że ja tutaj nie mogę przejść. No widzę, że zmieniło się to na rajdach. Wcześniej można było przez zwykłą skrzynkę levelu pierwszego przechodzić bez problemu. Teraz widzę... Nie można, no trudno. Tu w tej skrzynce nie ma jakoś tak strasznie fajnych rzeczy, które nas interesują. Ja z tego co wiem, otworzę sobie na pewno skrzyneczkę tutaj, to jest skrzynka z armorem. I otworzę sobie skrzyneczkę, która tutaj ma... Te dwie skrzynki to są skrzynki z bronią. Tutaj chyba z tego co pamiętam są bloki. Ich jest najwięcej, więc najprawdopodobniej otworzę najpierw tą skrzynkę, żeby zrobić na biegu od razu trik samobójcy. Tu już sobie założę piękny nowy armorek, żebym mógł go wykończyć. Jak na razie wszystko wygląda tak jak się zapowiadało. Jedyną rzeczą, która tutaj się widzę zmieniła, jest to, że tutaj wcześniej widziałem jakieś silniki leżały. Chyba nawet sztuk 4, ale akurat silniki to jest rzecz, na której mi kompletnie w ogóle nie zależy. Naprawdę najmniej zależy na tym w całej grze. Więc kompletnie na tym nie ubolewam. Na biegu zrobię szybko trik samobójcy. No i jesteśmy.
na biegu tankowanko. Byłem wcześniej przed tym rajdem na w sektorze 7 zrobić questa do tego przez wszystkich wymarzonego plecaka. I powiem szczerze, że sektor 7, tam jest tylu fuckersów na tym sektorze 7. Tam jest tylu pajacy, po prostu takie pajace, że to się w głowie nie mieści. Zawodnicy, którzy potrafią dosłownie stać w jednym miejscu, nie ruszać się kompletnie przez dobrych kilka minut i tylko czekać na to, żeby ktokolwiek zaczął czyścić sobie drogę do skrzynki. I oni wtedy momentalnie ożywają i momentalnie biegną do twojej skrzynki. Przecież dużo prościej, dużo szybciej byłoby sobie samemu tą drogę do tej skrzynki wyczyścić. Ale takich fuckersów to ja dawno nie widziałem. I to calusieńki dzień po prostu ci ludzie tam są. I robią takie rzeczy. To jest aż wstyd, że takie coś się dzieje. To jest dosłownie, to jest parodia jakaś, nie? Jak można być takim popaprańcem, to ja tego kompletnie nie rozumiem. No ale cóż. Mam nadzieję, że jak najmniej będzie takich sytuacji. Dobra, otwieramy kolejną skrzyneczkę. Tutaj też powinno być broń. No i też jest ta broń. Są nawet nieszczęsne zipgany, których ja brał raczej nie będę, ponieważ mi one nie są potrzebne za bardzo. Znaczy ja mam ich tam wystarczająco. Zawsze się do czegoś przydają. Co zrobię, wejdę sobie tutaj do tego pomieszczenia, ponieważ tutaj jest jedna skrzynka z metalami. I te metale oczywiście zabiorę. Tu są metale szlachetne, tutaj jest stal. No i pięknie. I tu troszeczkę tutaj akurat się zmieniło, ponieważ tutaj wcześniej widziałem, że tej stali było trochę więcej. To nawet albo sztabek, albo płyt było ze 7 sztuk. Widzę, że troszeczkę tutaj się zmieniło. No niestety, tak to się zdarza. Tak to bywa. No ale i tak będę musiał tutaj coś wykombinować, żeby z tej bazy zabrać jeszcze parę rzeczy. To, co jeszcze mogę otworzyć, to na pewno jest to. Tutaj jest paliwko. I jest, no oczywiście, jest i maska, którą też jak najbardziej sobie zabiorę. To już będzie moja 9. maska do kolekcji. Mam nadzieję, że one się kiedyś w najbliższym czasie przydadzą. I będzie można się jakoś tam cieszyć z tego, że się tych masek troszeczkę nazbierało. Dobra. To zabieramy maskę, zabieramy wundkę i zabieramy też paliwko, oczywiście, że tak. Do tego wszystkiego, jeszcze tutaj mamy dwie sztuki broni, które też weźmiemy. No i podejrzewam, że trochę miejsca mi jeszcze zostanie. No jednak teraz odjąć jeszcze 8 slotów z motoru. Jak wejdzie teraz do tego wszystkiego taka ewentualność, że można będzie rajdować z tym plecakiem Tactical Backpack, jak ten plecak zdobędę, to będzie naprawdę masakryczna sprawa z rajdami, ponieważ będzie za dużo miejsca. Tu się odblokuje wtedy jeszcze kolejne 5 slotów. I to ja nie wiem, tutaj będzie no dosyć mało baz, będzie podejrzewam, w których będzie można wykorzystać całkowitą ilość slotów, żeby w ogóle zabrać całkowity lud z tych baz. Tu nie ma aż tak dużo, rzadko się zdarza baza, w której jest naprawdę aż tak dużo lutu, aż tak dużo broni, żeby tego no, nie pomieścić, prawda? No, będzie ciekawa sprawa. To już sobie zabierzemy, to wywalamy. I teraz tak, no nie mam nic innego do wyboru, będę się najprawdopodobniej. Tutaj chyba chciałem jedną skrzynkę, tak, ja tą skrzynkę, widzisz, tą skrzynkę chciałem otworzyć. Tak jest. To zabierzemy. No i ten jeden nieszczęsny silnik też wezmę. I tutaj tak na dobrą sprawę, nie wiem co mam jeszcze brać. Tego mogę się pozbyć. No i będę musiał się chyba zapakować tymi armorami.
Tego to ja też się później pozbędę. Ale to za chwilkę. Ja chyba faktycznie będę musiał się tymi armorami zapakować, bo tutaj nic więcej nie ma. Albo może wezmę to. Pierdzi ganki może wezmę. No tak. Wiem, co zrobię. Otworzę tak przypałowo jeszcze tą jedną skrzynkę, która tutaj na samym wejściu jest. Tam nie mam żadnego pojęcia, co tutaj w niej jest, no w tej. O, jeszcze mi to strzela. Zostawię sobie tego jednego zipgana tutaj. Wezmę tego, którego zostawiłem tam. Jednak pozabieram te zipgany, no bo tam nic innego bardziej wartościowego tutaj nigdzie nie widziałem na razie. To jednak pozabieram te zipgany. To zawsze jakaś broń, zawsze się przyda. Ja tym robię farmę osobiście, tymi zipganami. Gdzie ja go tutaj zostawiłem szmaciarza? O, tutaj jest. Ja mówię, osobiście robię farmę tymi zipganami, bardzo sobie chwalę. Także na pewno wykorzystam, bo mi się przydadzą. Tutaj więcej już nic nie ma. Też nawet nie ma co patrzeć, bo tam są same rzeczy, które mi są kompletnie niepotrzebne. Więc dobrze, zobaczmy, co tutaj się dzieje. No tak nic ciekawego, powiem szczerze. Jest trochę jedzonka, ale czy... Ja mam jedzenia wystarczające, dlatego ja to jedzenie sobie tutaj zostawię, to nie jest mi potrzebne. Zjem sobie tylko po chamsku i uciekam, bo to strasznie boli mnie w ucho, jak tutaj napierdziela mi przez cały czas z boku. Dobra, ja wszystko mam. Jak za jedno C4, moim zdaniem bardzo sympatyczny rajd. I mówię, wszystko jest, nawet troszeczkę armoru. No i to tyle. Dobra. Otworzymy jeszcze dla przypału. No, tego na pewno nie wezmę. Także to wszystko. Taki to rajdzik. Pozdrowionka i trzymajcie się. Hej, na razie.